Trochę nie najlepszy powrót w twoim wykonaniu do Nowego Dworu. No, szkoda, no, dwie bramki wpuszczone. Przegraliśmy, ale nie załamuję się, bo dobrze mi się grało tutaj i w tym meczu, i w Barwach Świtu. I myślę, że z meczu jestem zadowolony z twojej postawy. Było ok, no, szkoda tych dwóch bramek, szkoda, naprawdę. Jakie wspomnienia z Nowego Dworu? Przyjemne, pozytywne przede wszystkim. Fajnie tu spędziłem czas i nie narzekam. Dobrze mi się wspomina to miejsce. W tym sezonie na początku byłeś trzecim bramkarzem w Lechii, teraz od początku rundy, jedynka, wychodzisz od początku. Czemu to zawdzięczasz? Sobie, ciężkiej pracy przede wszystkim. Naprawdę ciężkiej pracy. Widzisz, jak to wszystko szybko się zmienia. Byłem trzecim, a tu nagle pierwszy i trzy mecze, trzy zagrane i dalej do przodu. Dzisiaj świetnie miał bardzo dużo sytuacji niewykorzystanych. Świetnie miał bardzo dużo niewykorzystanych sytuacji. Też kilka razy się pokazałeś z dobrej strony. Jak ocenisz w ogóle grę Świtu w tym meczu i w perspektywie tych dwóch spotkań, które już zagraliście? Powiem tak, że naprawdę mnie Świt zaskoczył dzisiaj pozytywnie przede wszystkim. Dobrze presowali, dobrze do nas podchodzili. Chyba nawet się nie spodziewaliśmy takiego obrotu sprawy, gdzie przy wyniku 1-0 podchodzili do nas czteroma, pięcioma graczami z przodu. No naprawdę jestem zaszokowany dzisiejszą poukładaną grą Świtu. Dobra, to mi nie pozostaje nic innego jak życzyć powodzenia.